Cześć, witajcie. Dzisiaj już mija 9 dzień dojrzewania akwarium dla krewetek Sulawesi na produktach Qualdropu. I nie pomyślę sobie, że zwariowałem, że co drugi dzień będę nagrywał filmik. Po prostu dwa dni temu dodałem soli, nowych soli z Qualdropu, które testuję. I stwierdziłem, że po 48 godzinach już się ustabilizowały te parametry po dodaniu soli. Przereagowała z lawą i mediami filtracyjnymi i pomierzyłem wszystko i teraz możemy popatrzeć, co mi wyszło. Twardość ogólna GH 6. No, testem JBL-a mierzyłem, więc bardzo dobry test, dokładny, polecam. I ta twardość, myślę, że jest super. Twardość wyglonowa KH 3,8, czyli prawie 4 KH, czyli twardości węglanowej. Test Saliferta, bardzo dokładny, też polecam. I to też jest książkowo. pH to jest super. 7,91. Czyli woda jest alkaliczna, tak? Krewetki Sulawesi żyją w naturze w wodzie alkalicznej, zasadowej. I akurat tak jakbyśmy utrzymali wodę przez dzień i noc, że tak powiem mniej więcej w tych takich ryzach, to krewetki będą świetnie nam się mnożyć. I przewodność 372 mikrosiemensów. No powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony i zszokowany dokładnością, bo to się podaje w mililitrach. Ja nie powiem Wam ile na razie, bo to tajemnica, ale wyszło tak jak dałem, tak wyszło. I takiej soli to ja rokuję taką świetną przyszłość, ze względu na to, że jak będziemy dodawać sól w proszku, to ona może, jak będzie źle rozpuszczona, to będzie gdzieś wpadać w te. Będzie inaczej reagować z wodą. Jak wrzucamy w płynie, to mamy od razu reakcję, że tak powiem, natychmiastową. U mnie to trwało może dwa dni takie stabilizacje po dodaniu soli, ale ze względu na to, że to jest zbiornik dojrzewający. W dojrzałych zbiornikach, jeżeli ktoś stosuje sól i chce przejść na płynną sól z Qualdropu, myślę, że po prostu to jest kwestia paru podmian. W ciągu paru miesięcy można przejść na bardzo fajne parametry stabilne o stabilnym pH, bo to jest najważniejsze. Stabilizacja pH. Jeżeli tutaj na przykład, jeszcze raz wrócę z tego, mamy w dzień 7,91, a w nocy, nie wiem, 7,8 albo 7,7, to jest jeszcze dobrze. Ale jak mamy 7,9 w dzień, a w nocy 7,2, to niestety nasze kreweteczki będą padać. No takie jest życie brutalne, ma być stabilnie i koniec. No. Dobra, już się z Wami podzieliłem, jakie wychodzą parametry. Mam nadzieję, że za niedługo, za kilka tygodni po testach będę mógł Wam pokazać te sole. No, ciekawy produkt. Jeszcze na koniec, tak na sam koniec chciałem Wam pokazać coś ciekawego. Czyli dla mnie ciekawego, albo... O, widzicie? Ruszył biofilm z lawy. Bionitro super działa. I jeszcze, że tak powiem, wspomagając ten biofilm, dodaję takiego pokarmu w proszku, ale nie pokażę Wam jakiego, bo będzie następny filmik o nim. Nawet nie tylko o nim pewnie. No, więc jeżeli Was to interesuje, co dodaję, żeby ten biofilm rósł, a sinica poszła w pierona, jak to mówią, no to oglądajcie moje filmiki. Jeśli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. I tyle. No, życzę Wam dobrej nocy. Wyśpijcie się. Jutro jest niedziela. No. Dla mnie handlowa, dla Was może wolna. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.